Witam Was. Ponad miesiąc, prawie półtora i nic. Turbina od czasu do czasu kręci się, ale prądu prawie zero. Już więcej tutaj ten mały panelik daje niż ta turbina. Ale dzisiaj coś innego jeszcze Wam chcę pokazać. Pojedziemy w jedno miejsce, w dwa miejsca i zobaczycie coś. I zanim kupicie takie ustrojstwo jak ja mam, to obejrzyjcie sobie ten film do końca. Ja dobrze, że po prostu kupiłem używane. Nie wydawałem dużo pieniędzy. Ale oglądnijcie, tutaj podjadę w dwa miejsca i Wam pokażę parę rzeczy jeszcze. Zobaczycie jedną dużą taką turbinę. Zobaczcie tutaj za mną. Specjalnie często tu przyjeżdżam, żeby zobaczyć, czy te turbiny jakoś tutaj się nawet obracają. To przez półtora miesiąca może zaraz zauważyłem, żeby się obracały. One są podobne do mojej, mi się wydaje. Też chyba 400 W. I właśnie tutaj podłapałem pomysł, żeby panele dać jeszcze. O, te turbiny to bardziej jako dekoracja. Tu ktoś też mówi, wydał pieniądze. 4 sztuki są nad takim boiskiem. Jak widzicie, żadna się nie kręci w ogóle. A są dużo wyżej niż moja, bo to będzie raptem 6 metrów albo 7 wysokości. Naokoło zero drzew. Nic. Tak jak u mnie są drzewa, domy. Może coś by zawadzało, a tutaj można powiedzieć w szczerym polu. I nic się nie dzieje. Także sami sobie też odpowiedzcie na pytanie, jeszcze podjedziemy w jedno miejsce, też Wam pokażę, bo jak mówię, często tutaj sobie podjeżdżam, żeby zobaczyć, czy się coś kręci. Nawet jak był jakiś mocny wiaterek, to delikatnie te śmigiełka się kręciły i na pewno prądu nie dawały. Także Wielkopolska to nie jest za dobre miejsce, chyba że gdzieś tam w szczerych polach. Dobra, jedziemy w inne miejsce jeszcze. Zobaczcie to duże ustrojstwo, wiatrak na budynku, nie wiem ile on ma, ale ma na pewno parę kilowatów, bo jest duży. Mieszkam tutaj niedaleko, przejeżdżam często i w roku może widziałem 2-3 razy, jak się kręcił. Także w Wielkopolsce można sobie wybić z głowy mieć prąd turbiny wiatrowej. Na pewno kupę kasy to kosztowało. Także widzicie, jak to jest. Troszkę zawiewa wiaterek, a to się nawet nie kręci nic. No i powiedzcie Wy, co sądzicie. Ja sądzę, że lepiej wydać sobie pieniądze i zainwestować dodatkowo w panele. Lub ewentualnie, żeby kupić sobie też agregat, żeby w takie dni jak dzisiaj, co nie ma słońca, żeby doładowywać agregatem. A turbina wiatrowa to naprawdę w Wielkopolsce chyba się nie sprawdzi. Jeśli ktoś będzie kupował, to może mu się przyda ten filmik, żeby podjąć decyzję. Także dzięki Wam za uwagę i do następnego. Trzymajcie się, cześć.